to pomęczową opinię poprzez trenera GKS-u Katowice. Czy moja opinia jest banalna i krótka? Kiedyś klasyk powiedział, że taki mecz można wygrać, przegrać albo zremisować. Ja więcej do powiedzenia o takim meczu nie mam, absolutnie nie podnosząc jego klasy, jego poziomu i tak dalej. Nie, równo, łeb w łeb, wszystko można było w tym meczu zrobić i wszystko się mogło wydarzyć w jedną i w drugą stronę. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że wyrównany mecz, mecz naprawdę drużyn, które zostawiły dzisiaj na boisku tyle, ile miały i za to chwała moim chłopakom i dali na tyle, na ile dzisiaj i serducha i bardzo chcieli wygrać ten mecz, ale no błąd przy kryciu, przy stałym fragmencie zadecydował o tym, no i trudno, trudno. Zdobyliśmy w tych meczach 7 punktów i tak do tego podchodzimy, grając niezły mecz. Ale było dzisiaj widać, że pewnych rzeczy fizycznych trochę brakowało. Rywal miał jeden dzień więcej regeneracji i też to odczuwał, to granie. Szkoda, bo prowadziliśmy po bardzo ładnej bramce Roka, wreszcie się przełamał. I tego przede wszystkim żal, ale my w tym sezonie już podnosiliśmy się, a tutaj myślę, że nie mamy się po czym podnosić, tylko mamy co kontynuować. Tak trzeba po prostu do tego podejść. Ważne mecze przed nami, każdy kolejny finał, tak jak mówiłem, i tak do każdego będziemy meczu podchodzić, czy będziemy grali z jednym, czy z drugim rywalem. Końcówka ligi. Wiedzieliśmy, że w tej sytuacji niedoboru punktowego tak będzie ciężko i tak trudno o punkty. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ale robimy wszystko, żeby być jak najlepiej do tych meczów przygotowanym i tak do tego podchodzimy. Mecz mógł się kończyć każdym wynikiem. Szkoda, że się nie skończył naszym zwycięstwem, ale też trzeba oddać przeciwnikowi, że też o swoje walczył i też o swoje tutaj chciał też sięgnąć o jak najlepszy wynik i tak bym podsumował to spotkanie. Przed nami kolejne mecze, dla nas najważniejsza i najtrudniejsza sprawa jaka jest, doprowadzenie do zdrowia tych zawodników, którzy dzisiaj kończyli ten mecz, czy grali z jakimiś drobnymi dolegliwościami, ale myślę, że w tej tygodniu sobie poradzimy i do tych pojedziemy jak najlepiej przygotowani. Dziękuję bardzo. Arek, wyjazdem meczu w Niepołomicach remisujemy po Twoim golu w 80 minucie. Proszę Cię o opinię na temat tego spotkania. No, wiedzieliśmy, jaki styl ma tutaj Puszcza, że są bardzo taką drużyną totalną, ja bym tak to nazwał, bo, że bardzo szybko chce wykorzystać warunki swojego napastnika, który walczy o długie piłki. Praktycznie cały czas starała się Puszcza grać długie piłki. Byliśmy na to przygotowani, widzieliśmy, jaki to jest futbol, taki pragmatyczny. Trzeba też im oddać, że naprawdę też skonstruowali kilka niezłych okazji i na pewno to był niebezpieczny zespół, ale dało się zremisować to spotkanie w takich okolicznościach, bo przegrywaliśmy po też tak kapitalnym golu z Jołu Pajęczynem. I choć mecz był tak naprawdę pod naszą kontrolą w drugiej połowie, mówię, bo w pierwszej różnie to było, też mieliśmy swoje sytuacje i Puszcza miała i my mieliśmy, a w drugiej myślę, że była kontrola i tworzyliśmy tę sytuację. Brakowało tylko tego wykończenia, może dokładniejszego podania pod polem karnym, a Puszcza tak naprawdę wykorzystała to, co zawsze chcieli grać, czyli długa piłka, przegranie, zebranie drugiej piłki i uderzenie fantastyczne. Ale fajnie, że my też wykorzystaliśmy z dośrodkowania tę sytuację i potem też się działo pod polem karnym Puszczy, bo mieliśmy swoje sytuacje też, żeby strzelić na to 2-1, tylko brakło, myślę, lepszego dogrania już wtedy, bo mieliśmy takie fajne, wchodziliśmy w pole karne, ale nie mogliśmy tego sfinalizować dobrym podaniem czy dośrodkowaniem. To boisko jest nieco inne niż wszystkie inne w pierwszej lidze. Czy też wasze treningi były dostosowane do tego? Skracaliście sobie troszeczkę pole gry, żeby lepiej tutaj funkcjonować już w trakcie meczu? Nie, myślę, wiadomo, boisko jest inne, ja tak po prostu tak
Boisko jest równe dla dwóch drużyn, tak. My też mogliśmy wykorzystać atut tego, bo też rzucaliśmy daleko auty i też mogliśmy grać troszeczkę, wejść w buty w puszczy, bo na takim boisku i bardzo dużo dać dośrodkowań i wykorzystać to, że tak naprawdę już z połowy boiska można nawet dośrodkować. Takie to jest boisko, ale nie było jakiegoś trenowania. No, staraliśmy się robić i chcieliśmy grać w piłkę. Z różnym skutkiem dzisiaj to było, ale myślę, że trzeba oddać, że już druga połowa to było to, co chcieliśmy założyć. Przytrzymać dłużej piłkę, rozciągnąć puszczę, aby też bez piłki dużo biegała, bo jak bez piłki biegasz, to się męczysz i chcieliśmy ich zamęczyć tą graniem w piłkę. Oczywiście nie zamęczyć siebie też tym graniem samym, bo trzeba przechodzić dalej już. Po tym intensywnym okresie, bo graliśmy co parę dni, teraz mamy kilka dni więcej na regenerację i wracamy do siebie na mecz z GKS-em Jastrzębie. No mecz, patrząc na układ tabeli, bardzo ważny. Ja, no każdy mecz jest bardzo ważny. W końcówce sezonu zawsze gra się o coś. My cały czas nasz nadrzędny cel chcemy osiągnąć. Nie spędza nam to jakoś wielkiej presji w głowach, bo widać, że ostatnie cztery spotkania wygrywaliśmy dwa razy i dwa razy zremisowaliśmy. Jest progres na pewno do tych trzech porażek, co było z rzędu. A odnośnie tej przerwy, ja mógłbym grać co trzy dni. Bo nie ma treningów, bo co trenować co trzy dni, tak? więc regeneracja, rozruch przed meczem i można grać. Ja jestem do tego gotowy i myślę, że chłopaki tak samo, więc to chcemy robić, to kochamy, więc super grać mecze co trzy dni.